Cieszę się, że mamy open bramkę. Dobra, 2 do 0. Musisz to trafić, gościu, proszę cię. Niemożliwe. I 2 daje FF-a. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz Pay Safeguard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy z rangi mistrz, 1 dywizja trzecia. Nie no, chyba pierwszy raz powiedziałem na czempiona mistrz, ale mniejsza, dobra, kiełujemy. No i okej, zobaczmy, kogo tutaj mamy. Indian Gandhi. Bardzo ciekawy nickname ziomek ma. Ja nie powiem... W ostatnim odcinku pamiętam, że mówiłem o tym, czy nagrać poradnik o followowaniu, kiedy followować, kiedy nie. I wydaje mi się, że teraz followowałem coś, czego nie powinienem, chociaż się nie skupiłem, więc w sumie nie wiem. Ale mniejsza, nic się nie stało. Spróbujmy dzisiaj wygrać w końcu wszystkie gierki w odcinku, żeby jakoś do przodu pójść. Dobra, to nie leci w bramkę. Tutaj wybijmy do boku. Jakoś tak mocniej trafiłem piłkę niż ostatnio wszyscy. W naszym teamie jest w ogóle duo, co jest w party razem. O, nie ma gościa za mną. Byłem przekonany, że wystarczy, że tak jakby będę blokował strzał. Nie umiem kamerą obrócić, to nawet nie zobaczyłem, gdzie on zniknął. Ale dobra, zaczynamy od wyniku 0-1, mniejsza z tym. Ogólnie mamy czempiona. Czempion 1, dywizja 3 i dalej nikt mnie nie zwyzywał. A miałem takie ciche nadzieje, że ktoś mnie zwyzywa, żebym go wysłał, potem wyzwał na jakiegoś 1v1. I z nim zagrał po prostu 1v1 na tym odcinku, już na pazie wtedy, żeby mu skopać tyłek. Żeby się dziwnie patrzył, taki kontencik dla widza dodatkowy. Ale nie wiadomo, teraz wiadomo, im wyższa ranga, tym większa szansa, że ktoś nas postanowi wyzwać. Zwłaszcza jak będziemy przegrywali mecze, tak jak teraz. W sensie tego jeszcze nie przegraliśmy, ale... Na razie przegrywamy. Szkoda, że go nie zdemowałem. To jakaś wrzutka. Drugi... Teammate'ci postanowili na to nie lecieć absolutnie. Ale jest okej. Tak, spróbuję to zblokować. Niestety oni to dalej obronili. Tego nie mam szans uderzyć. Nasz teammate jest w narożniku. Postanowił podać do przeciwnika. I tracimy na 2 do 0. Super zagrał Gostek. Dobra. Spróbujemy zrobić tutaj już normalnego half flipa. Teammate nie trafi w piłkę na kickoffie. On robi wrzutkę pod naszą bramkę. Jeszcze by się to prawie trzecim straconym skończyło. Nie wiem, jeden nasz limit wjechał na suficie, a drugi wjechał na sufit zostawiając piłkę. Ale okej, zdobywamy tutaj bramkę na 1 do 2. Chyba będzie trzeba wykierować ten meczek, bo nie jest to najlepszy duo, z jakim tutaj grałem. Kick-off znowu dosyć mocno przegrany. Ale raczej nie będzie zagrożenia. Gorzej, że nasz jeden teammate lata na ścianie ciągle jeździ. Nie wiem, że oni się wpają, nie wiem, chyba ich pająk kiedyś ugryzł. Ja tego czasu myślę, że powinni się poruszać jak pająki. Jestem ciekaw, czy jeden z tych ziomków ma na przykład platynę i gram z jakąś platyną w teamie właśnie na czempiony. Bardzo ważna jest psychika w graniu na tych... w graniu solo w tej gierce, więc nie mogę się za bardzo zdenerwować na nich. Sobie pojedźmy do tyłu, 2 minuty do końca. Sporo czasu niby, ale... Coś czuję, że... Przygłupie sosyć. Przeprosił. Dobra, jest git. No, jakaś wrzutka? Nie? O, ty? Nie tym razem. Zobaczmy sobie sytuację w defensywie. I niestety ziomek myślałem, że zrobi flika czy cokolwiek, a postanowił nie trafić piłkę. I 2 daje FF-a. Jeden zresztą wyszedł z meczu. Dobra, to mamy pierwszą przegraną w dzisiejszym odcinku. Prawdę mówiąc, miałem już ochotę? Miałem nadzieję, że się stanie taka sytuacja, że... Nie wiem, napiszą mi coś, ja ich wyzwę ich na pojedynek 1v2 wtedy. To by było na pewno zabawne. Jak widzimy, przeciwnicy się nie ruszają. W sensie teammate się nie rusza, a drugi wyszedł. Dobra, razem wyszli. Nie wiem, 1v3, nie ma co grać, dajmy FF-a, lećmy do kolejnego meczu. No i okej, mamy kolejne spotkanie i tutaj, żeby podtrzymać naszą passę, co do tej pory mieliśmy na wszystkich praktycznie odcinkach ostatnio, powinniśmy wygrać wszystkie mecze do końca. Zobaczymy, czy tak będzie, na pewno bym nie narzekał. Ale co wy robicie? Nie, dobra, nie zdenerwuj się, Edek, i będzie dobrze. Musisz być spokojny. To jest moje postanowienie na ten meczek. Dawaj, tutaj kopta. Ja to jakoś podam do mida i nasz teammate wykończa. Dokładnie. Napiszmy mu ładny strzał, wygrywamy 1 do 0. Jest super, atmosfera. Teraz tylko jakiś dobry kick-off. O, nikt nie followuje, mam wrażenie, albo followują bardzo wolno.
Ten nie trafi w piłkę. Dobrze, że tamten nie trafi też w bramkę przy okazji. Aj. Nie, uff. Był ryzykownie przez chwilę. On jest przede mną. Kurde, nie mam wprawy, w sensie nie umiem się rozglądać tak w trakcie gry za bardzo, przez co nie widzę, gdzie dokładnie są przeciwnicy, ile mam czasu i co powinienem dokładnie zrobić. Ogólnie bardzo ważne jest rozglądanie się w rokecie, moim zdaniem, bo macie wtedy tak jakby, no wiecie, co jest, gdzie jest i tak dalej, co wam daje dużą przewagę. A tutaj w międzyczasie teammate strzela bramkę na 2-0. Ten mecz jakiś się znacznie lepiej układa. Może będzie szansa na wbicie czempiona dwójki jednak. Dobra, ja tu podlecę. Wybijmy to trochę do boku. Nie, nie stracicie tego. Dobra, to nawet nie leciało chyba w bramkę. Okej. Nie trafili. Jest ciekawie. Teddy. Czuję, że tutaj nie będzie za dużo trafiania. Ale nasz teammate, jak widzimy, ładny strzał, bardzo dobrze uderzył. Fajnie, jakby też się przeciwnicy od razu poddali. To tak jakby szybki meczek byłby nadrobiony. Okej. Sobie przebiję. Tutaj jakiś strzał. Nie udało się, ale nie powinno to być groźne w żadnym wypadku. Chociaż nagle jest groźne i tracimy bramkę. No nie dało się tego gorzej zagrać, niż to zrobił Flexus. Po prostu dał wrzutkę. Jakby nie dotknął tej piłki, to by było bezpiecznie ogólnie i lepiej. No ale cóż, stało się. Co się stało, to się nie odstanie. Tutaj. Nie, proszę. Dobra, nie mam bramki, ale... Czemu... Jestem na czempionie. Dobra, jestem na czempionie i ludzie nie wiedzą, kiedy followować kickoffa, a kiedy nie. To jest przerażające, autentycznie. W sensie, to nie musisz mieć żadnych umiejętności, ani żadnej wiedzy. To jest kwestia zobaczenia raz i tyle, no kurde. Do poświęcenia jest niecała minuta, a ci ludzie mają prawdopodobnie kilkaset godzin w tej gierce, a niektórzy pewnie ponad 1000. Nie są w stanie jechać na kickoffa w dobrym momencie. To znaczy followować, czy tam jechać na boczek. Zadziwiające to jest dla mnie. Nie wiem, co mi się kojarzy z czymś takim, że grasz w CS-a? Masz na przykład diamenta w bit... Nie, czekaj, nie diamenta. Jakie są rangi w CS-ie? Kurde, nie wiem. Lem, chyba kojarzę jakąś nazwę jak Lem? Nie wiesz, jak się bomby plantuje. No to coś takiego mi się by kojarzyło, czy tam jak się defuzuje. Spróbujmy z tego nie stracić bramki. Chociaż jak widzimy jest ciężka. Okej, followujmy sobie. Znowu w przeciwnym teamie żaden z przeciwników nie followował. Ale powiedzmy, że jest kit. Tutaj jakiś blok. Nie. Ja zaraz będę serio stał w bramce w tych meczach. Jak będziemy mieli jakąkolwiek bramkę przewagi. Co wy robicie? Dobra, chyba jest pusta bramka, jak trafi Teddy. Trafił? Tak jest, trafił na bramkę. Ale strasznie mi się nie podobają te mecze w dzisiejszym filmie. Dobra, jakieś wznowienie. Znowu absolutnie nikt na serwerze nie followuje. Tutaj zderzenia i tracimy bramkę. Czemu nie followujecie? Nie ma tutaj nikogo na serwerze, kto followuje kickoffa. Jesteśmy na czempionie. Dobra, mniejsza z tym. Jedźmy sobie. Zagranie na backboard, oni to akurat zridowali. Nasz teammate zrobił flipa w bok, żeby przypadkiem nie strzelić bramki. O nie, nie trafił. Ten jest gdzieś po drugiej stronie, czyli za szybko tego nie uderzy. Wyjmijmy to niewygodnie. Cofnijmy się, na długi słupek pojedźmy. Dobra, muszę to obronić. Nie. Jedź, Flexus, proszę. Dobra, obroniłem. Ja muszę być w bramce, bo oni nie obronią. Dobra, jest git. Nie może się nic złego stać. Flexus? Dobra. Uderzmy tą piłkę jakoś niewygodnie dla nich. Tak niewygodnie, jak jestem w stanie. Ten to wybija i wygrywamy spotkanie, ale... Nie wiem, jest masakra ogólnie. Nie podobają mi się te mecze ani trochę. Wracamy przynajmniej do dywizji trzeciej, więc jak wygramy teraz dwa spotkania, to jest szansa na awans do czempiona dwójki. Okej, kolejne spotkanie. Mamy w teamie tutaj drużynkę, co dwie osoby po prostu są wparty. W przeciwnej drużynie nikogo nie ma wparty, zobaczymy jak będzie. Na razie jakkolwiek wszyscy trafiają w piłkę przynajmniej. Dobra. Gol, jakieś dobitka? Nie? Dobra. Dobra, mam jeden boosta. Wybijmy piłkę do naszego na prawej.
On nam odgrywa ten... Nie wiem, co prejumpował. Nie wiadomo co, nawet nie musiał prejumpować z tak daleko. Dodawałem strzały z takiej sytuacji. Ale nie będę narzekał, 1-0. No, gramy. Przeciwnicy lecą. Nie strzeli ziemek dubla. Mamy open bramkę. Dobra, 2-0. Musisz to trafić, gościu, proszę cię. Niemożliwe. Champion, proszę państwa. To jest top... Nie wiem nawet top ile procent graczy, ale to jest najwyższy poziom w gierce? Nie wiem, nazwę ten odcinek chyba Champion równa się boty. Albo nawet nie boty, bo te boty teraz w rokecie, co wyszły, to są dobre. Niby ludzie jakkolwiek... No nie! Nie daję wiary, że to jest Champion. Dobra, podaj piłkę. Dobra, zrobił wrzutkę, bardzo dobre zagranie, wizja gry, super przegląd pola. Okaże się, że nie wiem, akurat musiał kichnąć i z zamkniętymi oczami w piłkę trafił przez przypadek. Straszny roast się odpalił tutaj, ale wiele nerwów mnie kosztują te mecze aktualnie. To, że muszę polegać na tych ludziach, w momencie kiedy nie umiem żadnych mechanik i tak jakby muszę polegać na tym, że zrobimy cokolwiek drużynowego, że muszą też oni zdobywać bramki, to jest... Taka kwintesencja tej serii. Na poles po prostu strzela bramkę na 3-0. Może tamci się poddadzą, miło by było. Ale wracając, kwestia tego, że nie jestem w stanie tutaj jakoś mechanicznie kierować i muszę w jakimś stopniu polegać na tych ludziach. Dla mnie to jest męka, a dla was nie wiem, mam nadzieję, że jest to trochę chociaż zabawne. Czy tam widzicie, jak się można zachowywać w momencie, kiedy nie ma się przewagi mechanicznej. Okej, sobie podlećmy, nasz teammate kopie piłkę. Dobra, ja to kopnę. 4-0. Prawdopodobnie się teraz przeciwnicy poddadzą i będziemy mieli mecz o czempiona dwójkę. Czy tak się stanie? Nie, oni walczą do końca. Dobra. Podlećmy tutaj na bloka. Tutaj już prawie bym strzelił jakąś nawet ciekawą bramkę. Ale mniejsza z tym. Oni sobie przeszkadzają. Ja sobie wylecę, żeby być przed nim. Nie mam boosta, ale w sumie to do czego mi boost w tej gierce? Na pole do środka. Ja to jakoś uderzę. Roz wybija. A, ten nawet podanie chyba zrobił do swojego teammate'a, to było? Nie. Muszę to zobaczyć jeszcze raz. No dobra. Champion. Naprawdę? Najciekawsze jest to, że pamiętam jak grałem i Champion był niesamowicie ciężkim. Po prostu cieszyłem się bardzo jak wbiłem Championa. Jakiś tam czas potrzebowałem, żeby go wbić. I teraz jak tutaj jestem z powrotem. Okej, okay, Datmos tutaj ładnie uderzył z powietrza, okej. Okay. Oczywiście dostał podanie od naszego teammate'a, ale ładnie uderzył. Więc czasami coś się stanie na plus. Nie przegrajmy tego meczu, to jest moje jedyne marzenie. Nie przewalić meczu, co chyba 4-0 było. Wydaje mi się, że inni mają większe marzenia. Dobra, nie dostańmy demo, zdemujmy jednego. Proszę. To nie może być goal. Dobra, ja sobie tutaj poczekam. Dobra, nie ma czasu, żeby to przegrać, chociaż nasz teammate ładuje do swojej. Dobra, zobaczmy, czy może nam dało lobby goldów. Nasi teammate mają tutaj chyba banner za brąza. To by było naprawdę wytłumaczeniem wielu rzeczy. Ale nie dało nam lobby tutaj żadnych brązów. I nie dało nam nawet dywizji czwartej. Więc brakuje nam przynajmniej dwóch gierek, żeby awansować do czempiona dwójki. Więc bez przedłużania lecimy do kolejnego spotkania. No i okej, kolejny meczek w naszym teamie, reprezentant drużyny OBS Wizer. Czyli samo... Follow, panowie. Dobra, może się wywalą. Jak nie, to też spoko. Proszę, gol. 1-0! Graal Vince zagwarantował nam bramkę. A Wizer nam tutaj morale gwarantuje. Więc na razie jest bardzo dobrze. 12 sekund jeszcze nie przegrywamy. I tracimy bramkę. Czy nie? Dobra, Wizer zdążył to obronić. Okej. Okay. Tutaj spikował jakieś delchashingi. O nie, i znowu teammate nie miał jechać po tego boostu, tylko na follow. Naprawdę? Jestem... Nie do swojej. Dobrze, Wizer. Po tej serii widzę chyba, do czego będą najbardziej potrzebne poradniki. Przecież jak ja skończę tą drogę do Grand Championa na...
Co to za bomba jest Delta Chinki? Czy to jest jakiś smurf? Tu nikt tak nie trafi w piłkę przecież. Ale wracając, to po tej serii przecież będę miał takie informacje, jakie poradniki są potrzebne dla was. Co tu trzeba nagrać? Że... nie wiem, będą najlepsze poradniki dla wszystkich na YouTubie. Czy to na shortsach, czy to na TikToku, jakieś krótsze. Bo do niektórych rzeczy naprawdę chyba będą potrzebne minutowe poradniki, dosłownie, wystarczą. Co i tak poprawią dużo wszystko. Ale okej. Chyba jest pusta bramka, dlatego strzelam na 2-2. Jak do tego doszło, nie wiem. Możemy to w sumie zobaczyć na replayu. Jeden nie trafi w piłkę, a reszty po prostu z jakiegoś powodu nie było w defensywie. Dobra, jedziemy sobie na follow. Kickoff oceniłbym na takie solidne 0 na 13. Nikt nie trafia w piłkę. Dobra, w drugiej turze już jest trafienie. Wizard? Dobra, bumpujmy po prostu. Nie udało mi się bumpnąć, ale to i tak nie wlatywało w typka. Okej. Tu jest boost. Powiedzmy, że mogę to wybić. Dobra. Nic git. Tutaj sobie bitnimy ich. Ała! Kurde, kopa dostałem. Jakbym nie dostał kopa, to prawdopodobnie miałbym opena. A tak to... dobra, zostawmy piłkę teammate'om. I weźmy, znowu kopnijmy. Nie, obronił to. Ogólnie też bardzo dużo ludzi tutaj... okej, musiałem się skupić, bo nawet double poskok jest ciężki. Ale bardzo dużo ludzi zdecydowanie za szybko wylatuje w powietrze. To znaczy, nie będzie nawet bliżej do piłki. Cały czas już leci. No generalnie, lepiej wyskakiwać im później, tym lepiej. Bo generalnie mniej zużyjecie boosta, jeżeli później wyskoczycie. Macie tak jakby łatwiej trafić. W razie czego nie musicie lecieć, jeżeli ktoś trafi w piłkę. Same plusy. Tuse. Dobrze wiz. O, i kontratak leci. Dobra, nasz teammate już tam nadciąga. Jest open. Proszę, dobra, trafił. Grał Vince tutaj. Naprawdę, zdobywasz chyba drugą bramkę. Dokładnie. Widać, że zawodnik wyfarmie. Jakby to była FIFA, to by pewnie dostał jakiegoś informa. Ale dobra, lecimy dalej. Starajmy się stracić bramkę zaraz po kickoffie. Nie! Whis pick-off w defensywie, nie strzelił samobój, ja tylko wybił. Coś to było bliskie. Ej, Whis to jest bramkarz, naprawdę. Z takiej statystyki się powinny pokazywać w rokecie przed meczem? Na przykład karta gracza. Jak dobrze gra w defensywie, jak dobrze w obronie, jak dobrze lata i tak dalej? I wtedy byś wiedział, czego oczekiwać po teammate'cie. Ej, to by było śmieszne w sumie i fajne. Tak jakby... jakbyś takie overale każdy miał. I tracimy bramkę, bo nie... nie tracimy bramki, jesteśmy... chronieni absolutnym fartem dzisiaj. 40 sekund do przetrzymania. Ale taki motyw, że przed meczem by ci pokazywało, jakim ten ziomek jest dobrym zawodnikiem, jakie są jego główne atuty, jakie ma wady. To przecież to by było śmieszne w sumie i w sensie też by mogli, można było improwować bo w momencie, kiedy byś widział swoje statystyki. Ej, mega śmieszny motyw ogólnie. Tutaj jakieś kopnięcie. Teammate'ik fake, ale wygrywamy to spotkanie i prawdopodobnie będzie czwarta dywizja. Niestety bez czempiona dwójki, natomiast zawsze do przodu, zawsze na plus. Nasz tutaj teammate Whis, nie wiem czy teraz awansował na czempiona dwójkę, czy już wcześniej ją miał. My awansujemy na czwartą dywizję, więc w kolejnym filmie powinniśmy wbić już czempiona dwójkę. Chyba, że pójdzie fatalnie. No i podtrzymujemy tutaj naszą już małą tradycję trzech wygranych na odcinek. Ja już nie będę przedłużał, pamiętajcie o zostawieniu suba i lajka i życzę wam miłego dnia, elo.